Drogi, kochany, cudowny pochwiczanki, żeby wyjść z pochwicy, to potrzeba wiele godzin ćwiczeń, wiele godzin starań, wiele godzin myślenia w inny sposób, innego podejścia. Na to potrzeba czasu. Ale istnieje też druga możliwość. Wiele lat temu, jak byłem w Peru, w głębokim buszu spotkałem zielarkę. Można tak ją nazwać. Wprawdzie była ubrana w koszulkę z napisem Coca-Cola, potem Coca-Cola też dotarła, natomiast była niezwykłą czarodziejką, niezwykłą czarownicą, niezwykłym znachorem. Spędziłem tam kilka dni i rozmawiałem również o pochwicy. I ona zdradziła mi, że w Peru istnieje lekarstwo na pochwicę. Udało mi się od niej kupić kilkanaście pastylek. Zostało mi niewiele. Zostało mi jeszcze 13. Taką pastylkę wystarczy połknąć i jak ręką odjął, pochwica wyparowuje. Owszem, należy do tego jeszcze powiedzieć jakieś zaklęcie, które jest tajemne. Samo połknięcie nie wystarcza, należy jeszcze powiedzieć abrakadabra i w tym momencie pochwica paruje. Gwarantuję, że paruje. Jestem gotów się założyć na to. To znaczy, jeżeli jesteś zainteresowana, to ci sprzedam taką jedną pastylkę z gwarancją. Połkniesz, powiesz zaklęcie i pochwica zniknęła. Ale żebyś wiedziała, że jestem uczciwy, to ustalam w ten sposób, że zapłacisz mi dopiero po połknięciu. Natomiast cenę ustalamy teraz. Teraz powiedz mi, ile jesteś gotowa dać za taką pastylkę. Złóż mi swoją ofertę, a ja ci odpowiem w mailu. Masz szansę. Ale uprzedzam, że działa, że to w 100% zadziała. I ty, zanim połkniesz, masz być gotowa do seksu. Ty masz być gotowa na seks. Ty masz mieć partnera, z którym ten seks chcesz uprawiać. Jak będziesz miała, to mi powiedz, co mi oferujesz. Mam nadzieję, że się dogadamy.